Nazywam się Elżbieta Nocoń, prowadzę Ensio. Tu na co dzień pomagamy płynnie i swobodnie mówić po angielsku. Czasem w tych rozmowach czegoś się nie rozumie. Czasem kursant powie coś błędnie, czasem lektor powie coś za szybko, bo się zagalopuje, czasem my czegoś nie usłyszymy, bo ciężarówka przejeżdżała. Tak samo jak na kursach dzieje się w życiu, bo właśnie wyjechał pociąg na stację albo po prostu no nie ogarniasz, co do ciebie mówią i... czarno przed oczami. Co powiesz? Nie mów I don't understand, bo odbiera to poczucie jakiejś pewności siebie, poczucie sprawczości w tej rozmowie. Unikaj tego. Tak samo jak unikasz can you repeat. Jest mnóstwo fajniejszych fraz i zwrotów. Zaczniemy od tych łatwych, dołożymy jeszcze kilka fajniejszych, z 10 na bidę się uzbiera. Zaczynajmy. Zobacz, dwa słówka, które znasz. Jedno to sorry, a drugie to excuse me. Tylko uwaga, mocno się zastanów, jak je wypowiesz, wyćwicz to najlepiej. Najlepiej śmiało mów na głos, oglądając ze mną. Możesz to nagrać, przecież na swoją komórkę. Łatwo to nagrasz i zobaczysz, czy to brzmi tak, jak ma brzmieć. Bo jeśli sorry powiemy sorry, sorry i to sorry nam będzie spadać w dół intonacyjnie, ja wiem, myślisz sobie, intonacja i w ogóle. Posłuchaj, nie zrażaj się. Sorry, to jest klapa. To coś trzeba przeprosić, bo coś tam nie wyszło. Ale jeśli ja, zwłaszcza pochylając się nieco do przodu, powiem do kogoś sorry i to poleci w górę. Sorry, to jasno dajemy do zrozumienia, że nie rozumiemy, nie usłyszeliśmy, nie nadążamy. Bo to jest pytanie. Porównaj. Sorry. Sorry. Sorry? Ja nie wiem, ja się zapytuję. Excuse me. Excuse me. Excuse me. A, nie wiem, o co tu chodzi. Bardzo często słychać to zresztą jako excuse me. Excuse me. Warto tu pochylić się do przodu, warto zmarszczyć czoło. I swoją postawą ciała pokazać, o co nam chodzi. Bo spójrz, jeśli ktoś nas obraża, ktoś powie coś, co nie jest nam w ogóle po drodze, ja mogę powiedzieć na zasadzie sobie wypraszam, excuse me, no ale hello, tu do kogo i z czym? No może się zdarzyć taka ci sytuacja, jakaś propozycja, która w ogóle nie i excuse me, excuse me? Sorry? Ok? Poćwicz sobie przepraszanie i dopytywanie. Poćwicz sobie wypraszam sobie i przepraszam, ale o co chodziło? Dwa najprostsze wyrazy, zwroty, które mogą znaczyć coś zupełnie innego. Dobra, mamy dwa. Bardzo często słychać w oficjalnych rozmowach pardon, kiedy się czegoś nie usłyszy. Pardon? I to jest to samo co sorry. Ta sama melodia, jeśli słowo intonacja nie jest ci po drodze. Jest też dłuższa wersja tego zwrotu I beg your pardon. Tu też uważaj, żeby nie wyszło, że przepraszam, z czym tutaj w ogóle. Ta sama sprawa. Bardzo potocznie możesz zapytać, i tak słyszymy to też w filmach. What did you say? What did you say? Co mówiłeś? Co mówiłaś? What did you say? Powtarzaj ze mną, śmiało. Zamiast prosić kogoś o powtórzenie, to zostaw to can you repeat? Już dość, już się tego nałożywaliśmy wystarczająco. Możesz właśnie powiedzieć could you say that again? Could you, bo ładnie pytamy, can you, ale could you say that again? Could you say that again? What did you just say? What did you just say? Się zapytuje, więc idzie to do góry. Czasem nie słyszę, bo za cicho to dla mnie jest, bo jest szum w tle. Mogę kogoś poprosić, żeby mówił głośniej. Could you speak up a bit? Speak up to właśnie coś powiedzieć głośniej, śmielej. Could you speak up a bit? Czasem problemem nie jest to, że jest hałas, czy że my nie dosłyszeliśmy. Częstym problemem, daj znać, czy twoim też, jest to, że ktoś mówi po prostu za szybko. Nam się te słowa zlewają, bo to jest naturalne.
No i chcemy poprosić, żeby było wolniej. Would you mind? To fajne, eleganckie wyrażenie na to, czy by ci nie przeszkadzało. Would you mind slowing down a bit? Would you mind slowing down a bit? Czy nie przeszkadzałoby, czy mogłeś troszkę zwolnić, mówić troszkę wolniej? Te zwroty zależnie od problemu. Używasz od tego, co stoi na przeszkodzie. Czasem jednak na przeszkodzie stoi to, że my totalnie nie rozumiemy, co tam jest powiedziane i to, że on mówi głośniej, wolniej, czy jeszcze raz. I tak nic nam nie da. Co wtedy? Wtedy znowu trzymaj sobie to I don't understand pod kanapą. Użyj czegoś z tej listy. Sorry, I'm not following what you said. I'm not following what you said. Nie nadążam? Zgubiłam się? I'm not sure I understand you 100%. I'm not sure I understand you 100%. I'm not sure I understand what you mean by that. I'm not sure what you mean by that. Co masz przez to na myśli? Nie jestem pewna, czy rozumiem. Nie, że nie rozumiem w ogóle i wcale. Zobacz, cały czas namawiam cię, żeby zapomnieć o tym I don't understand, bo to odbiera nam poczucie pewności siebie w tej rozmowie. My chcemy mówić płynnie, chcemy mówić swobodnie, pewnie się komunikować, więc w kółko powtarzanie sobie i innym, że don't understand, no nie pomoże nam w tej płynnej komunikacji. Jeśli ktoś mówi, I'm sorry to interrupt. Jest cały filmik o tym na kanale, jak komuś w sposób uprzejmy, grzeczny, kulturalny i fajny przerwać. Wróć do tamtego wideo. I jeszcze kilka fraz oprócz interrupt możesz tam złapać. I'm sorry to interrupt, but... A z tego nagrania masz I'm not sure if I'm following you. I'm not sure if I understand you correctly. Możesz użyć jednego z idiomów. Na przykład, it's all Greek to me. Greka jest trudnym językiem, dlatego powiedzenie it's all Greek to me pokazuje doskonale i w zabawny sposób, jak ja się czuję, kiedy ktoś do mnie mówi po grecku. No, z greckiego wyłapać ciężko mi nawet pojedynczych słówek, dlatego it's all Greek to me jest dobrym zobrazowaniem sytuacji. Jeśli z kimś się lubimy, jeśli z kimś jesteśmy w takich dobrych relacjach i to nie musi być, no, sztywno powiedziane, można powiedzieć that was as clear as mud. Mud, błoto i było to czyste i przejrzyste jak błoto, co powiedziałeś, that was as clear as mud. Czasem jest tak, że nie chcemy, żeby ktoś nam repeat. Czasem chcemy usłyszeć to po prostu innymi słowy, bo akurat tych, których użył rozmówca, nie rozumiemy. To zamiast pytać, could you repeat, powiedz, could you say that in other words? Albo jeszcze lepiej, could you say that in different words? Zaraz się mu zaświeci lampka, czy jej, żeby użyć innych słów. Could you say that in different words? I don't get you. Could you say that in different words? I don't get you. Na koniec moje ulubione. Come again? Come again? No come, wiemy, come again też. Come again? Ono jest potoczne, może nawet i slangowe, więc nie używaj go wszędzie i ze wszystkimi. Ono znowu znaczy powtórz, więc jeśli nie rozumiesz, to ci się nie przyda, ale bardzo często powinno. Come again? Moje ulubione. Jeśli zdarza ci się don't understand, don't panic. Nie panikuj, nie mów tego, powiedz raczej coś w stylu, że nie do końca jesteś pewny, pewna, że wszystko w 100% rozumiesz i czy można by to innymi słowy zamiast po prostu odzierać się z respektu i honoru, że don't understand i czarno przed oczami. Nie panikuj, to będzie się zdarzać nieustannie z miliona powodów, a twoja nieznajomość angielskiego na odpowiednim poziomie jest tylko jednym z nich. Jest to zupełnie naturalnie w rozmowie, także take it easy. No spokojnie. Jeśli chcesz ćwiczyć to, czego się tutaj uczysz, dołącz do Encio, stacjonarnie lub online. Będzie nam bardzo miło użyć to, co
to, czego się tutaj uczymy. Do zobaczenia!